Nagrywa się? Moim ulubionym filmem świątecznym jest, może nie będzie zbyt oryginalnie, ale to właśnie miłość. Teraz powinienem mieć tutaj takie plansze z napisanymi tekstami. To właśnie miłość zdetronizowało Kevina samego w domu, a w zasadzie to dałem Kevinowi odejść w siną dal, ponieważ myślę, że jest mocno wyeksploatowany przez cały świat, więc ja mu odpuściłem. Powiem jeszcze jedno. Przez 193 spektakle 50 twarzy Greya, w których gram główną rolę, cytujemy jedną ze scen z tego filmu, więc tak naprawdę jest to film bardzo, bardzo mi bliski. Cytat numer jeden. Pobłogosław pożywny makaron z mikrofalówki i ludzi, którzy go sprzedali. Amen. Będę strzelał? Obcy pasażer Nostromo? Ja chyba też nie. Mogę jakąś podpowiedź dostać? Moim zdaniem jest przegreklamowany. Love Actually? Nie, nie, nie. A! Odpowiedź... To, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to Kevin sam w domu? Cytat numer dwa. Nie rozstawał się nigdy z tym swoim własnym, osobistym zimnem. Mroził powietrze w kantorze podczas letnich upałów i pilnował, aby ów mróz nie zelżał nawet w dniu Bożego Narodzenia. Nie było wichury sroższej niż on. Niepogoda nie wiedziała, z której strony go ugodzić. Chciałem przeczytać ugryźć, ale ugodzić brzmi lepiej. To jest oczywiście Claire. Chyba nie. To wygląda mi na tego Grincha. Grincha? Nie. Też nie wiem. To może jakiś Śnięty Mikołaj. Biedny Karp? Jest taki film w ogóle? No to ta opowieść wigilijna. W Szczecinie grałem nawet w takim przedstawieniu przez parę lat. Ale tego cytatu nie pamiętam najwidoczniej. Cytat numer 3. Trzymaj go z dala od światła, zwłaszcza słonecznego. A, to ja już wiem od razu, nie muszę czytać dalej. To jest Zmierzch, prawda? Ale najważniejszą zasadą, której nie możesz zapomnieć, nieważne jak bardzo płacze i jak bardzo błaga, nigdy, przenigdy nie karm go po północy. Gremliny? Nikt mi nie podpowiedział. Okej, dalej. To podoba mi się. Dużo tego jest? To już się kończy. Cytat numer 4. Kim więc jesteś? Tworem wymarłej kultury jak Rambo, John Wayne, szeryf Dillon? Dillon? Dillon. Tak jest napisane. Dillon. I znak zapytania. Zawsze wolałem Gary'ego Coopera. Lubię koszulę z cekinami. Myślisz, że masz jakieś szanse kowboju? Yippee-yay. Dobra. Szklana pula. Dodałbym tutaj po tym yippee-yay. Wypikacie? UPIA. Albo UPIA, Mercedes-Benz. 5. O to w tym wszystkim chodzi. Prezenty, prezenty. Wiecie, co się dzieje z waszymi prezentami? Wszystkie trafiają do mnie. W waszych śmieciach. Rozumiecie, co mówię? W waszych śmieciach. Mógłbym się powiesić na brzydkich krawatach, które znajduję na wysypisku. Ta chciwość. Bezgraniczna chciwość. Czy wymieniałem już ten tytuł? To jest Grinch. And this time, I'll keep it all. Ile mam punktów? Czy? Ale nie, takie niepodpowiedziane. To czy? Czy uczciwe? Dobra, teraz szóste pytanie. Szósty cytat. Już widzę, że nie jest to Claire, taksówkarz też nie, ani to tylko miłość. Pracujesz czy unikasz rodziny? Muszę sprawdzić jeszcze 200 żarówek, ale mogę zapalić Mikołaja i napis Wesołych Świąt. Będzie ładnie. Chcesz werble? Nie, i tak nic z tego nie wyjdzie. Nie rozumiem, lampki nie działają, reflektorki też. A włączyłeś do prądu? Sądzisz, że sprawdzałbym tysiące żarówek, gdybym nie podłączył przedłużacza? Znów będę strzelał. Ale widzę tutaj takie słowa klucze, zapalić Mikołaja na przykład, więc jest to furioza,
i Golden mówi o tym paleniu Mikołaja. Myślę, że to jest całkiem możliwe. Nie wiem, poddaję się. Griswoldowie. Oni jeździli po Stanach Zjednoczonych, w różne miejsca. On miał takie parcie, żeby wszyscy się dobrze bawili. 3 punkty. Myślę, że to i tak dużo, jak na człowieka, który całe życie związany jest z kinematografią. Naprawdę nie wymagajcie od nas więcej. Moja siostra się śmieje, że umiem imitować. To jest na przykład troszkę zepsuty ten właśnie ekspres. A to, posłuchaj. A na gaz taki, nie? Jeszcze stary. To są dwie rzeczy, które umiem imitować. Więcej nie umiem.